Zapytam Cię jeszcze o Edytę Górniak, bo na przykład tutaj rozmawialiśmy sobie o prezentach, a czy przygotowałeś coś też dla niej, bo wiem, że bardzo się zaprzyjaźniliście. Wiesz co, myślę, że na pewno wymieniamy się uprzejmościami. Edyta jest wspaniałą kobietą, wspaniałą osobą. Przygotowaliśmy dla Państwa pewien upominek muzyczny podczas koncertu Edyty Górniak, na który zapraszam serdecznie, który będzie w Telewizji Polskiej w chyba pierwszy dzień świąt. I to będzie taki nasz wspólny muzyczny prezent dla Państwa. Zobaczycie nas, mogę powiedzieć, w duecie, który był dla mnie naprawdę wyjątkowym przeżyciem, bo rzeczywiście przyjaźnimy się z Edytą, uważam ją za wspaniałą artystkę i też cudowną osobę. Bardzo lubię Edytę i myślę, że ona ma dużą, dużą wiedzę i w tym okresie świątecznym pokaże coś pięknego Państwu, czego jeszcze w telewizji nie było. A co Cię w niej najbardziej oczarowało? Wiesz co, przede wszystkim Edyta prywatnie jest bardzo doświadczoną wokalistką, niesamowicie ma dużą wiedzę, jest niesamowicie muzykalna. Myślę, że Państwo też nie mogą się postawić w sytuacji tego, co Edyta słyszy. Ona ma wybitny słuch i rzeczywiście praca z nią to jest czysta przyjemność. Ona jest bardzo konkretna i dokładnie pokazuje to, czego chce i czego oczekuje. I myślę, że to się też przekłada na wielką wrażliwość. I ktoś albo Edytę taką akceptuje, albo nie. I ja akurat uważam, że to jest piękne w niej, że jest sobą, że jest taką wrażliwą dziewczyną, która dużo słyszy i dlatego czasami jest problem z tym, że ona chce być bardzo profesjonalna, bo jej pewne po prostu częstotliwości przeszkadzają. I ja to wiem, rozmawialiśmy na ten na ten temat nieraz i ja to akceptuję i to jest fajne w niej, naprawdę. To już ostatnie pytanie. Dowiedzieliśmy się przed chwilą, że gwiazdą tegoroczną zagraniczną Sylwestra będzie zespół Fun Factory. Jakie Ty masz z nimi skojarzenia? No, Celebration, by the sea, oh by the sea, to chyba to. Fun Factory to był zespół też mojej młodości, ja byłem nastolatkiem, więc taki powrót do tej muzyki retro, to jest bardzo dobry pomysł, dlatego że uważam, że teraz mamy nawiązanie do lat 90. I te lata 90. w muzyce zaczyna być słychać coraz bardziej. Wcześniej były to lata 80., a teraz słychać lata 90., powrót muzyki typu Backstreet Boys, NSYNC, no i właśnie na przykład zespołu Fun Factory, także nie mogę się doczekać.